Dzień dobry, moi drodzy, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny dzień maja, 16 maja. To dzień nie byle jaki, ponieważ są to urodziny Artura. Postanowiłam jemu poświęcić kilka chwil, ażebyśmy wspólnie z nim pobyli. Parę chwil z historii Arturowej. Dobrze? No to zaczynamy. Idziemy do albumu rodzinnego. Czy poznajecie tego chłopaka? Tutaj Artur miał 22 do 24 lat. Na ochotnika zgłosił się do wojska. Tak. Odsłużył swoje. I pan kapral po powrocie z wojska, tak, pobraliśmy się tuż przed końcem wojska. Tutaj przez album przechodzę. Tutaj przysłał mi Artur takie zdjęcie, jak bardzo, bardzo mu było ciężko w wojsku. Tak, lecimy dalej. Skończyło się wojsko. To były pierwsze wakacje. Tak. Bardzo, bardzo szczęśliwe. Pamiętam, jak robiłam mu to zdjęcie. Bardzo lubię to zdjęcie. Cóż za spojrzenie, panie Artur. Cóż za spojrzenie. Tak, tak. A tutaj kolejne zdjęcie, to już na kajaku. Lubiliśmy na kajaki wypływać. O, tak. To było jezioro Śniarwy chyba. A tutaj łódka Arturowa też. Tutaj chwila prezencji przy domku jakimś starym. Cudowne są takie wspomnienia, panie Artur, prawda? Cudowne. I dalej lecimy do albumu. Tutaj jesteśmy w Niemczech, w Bawarii. Pojechaliśmy pracować na nasze mieszkanie. Czy się udało? Pewnie, że się udało. Tak, o! Tutaj w chwili wolnej. Bardzo miłe zdjęcie. Tak, Bawaria jest piękna, bardzo piękna. Byliśmy młodzi i zarobiliśmy na pierwsze nasze mieszkanie. A to było Arturowe marzenie o samochodzie. Bardzo lubi Mercedesy wtedy, tak, bardzo lubi. W sferze marzeń wszystko pozostało i bardzo dobrze, panie Artur, prawda? Po powrocie z Niemiec to jest nasze nowe mieszkanie. Pierwsze nowe mieszkanie, ten pierwszy moment, kiedy wchodzimy. Cudowne chwile. Znalazłam kolejne zdjęcie, tuż po powrocie właśnie z Bawarii. W lesie naszym ulubionym spacer Arturowy. Tak, tak. Panie Artur, ileż to my tam pochodziliśmy po tych lasach, prawda? A tutaj, o, jest jeszcze Arturowe wspomnienie. Ileż to już było lat nad jeziorem? To jest przebrany w stroju naszego przyjaciela. Tak. No, zaprosił nas i były bardzo fajne chwile. Ale miło jest popatrzeć na tamte wspomniane. Och. Gdy mieliśmy malutką kotkę, obdarzyła nas małymi kocientami. Już kiedyś wam pokazywałam. Panie Artur, śliczne wspomnienie. A tutaj, kiedy sprzedaliśmy nasze mieszkanie w Olsztynie, chcieliśmy budować dom. Nasz materiał na dom. Bo już przy rodzinnym domu z mamą mieszkaliśmy, tak. I buda dla psa, i szczurek, i pan Artur. Klocki, które zawsze musiał rąbać, ażeby w piecu palić, w centralnym ogrzewaniu. Cudowne chwile w rodzinnym domu. A potem pojechaliśmy do Lourdes. Tak, na pielgrzymkę. Tutaj przejeżdżaliśmy przez Marsylię. Cześć, panie Artur, cześć, cześć. O, tu jesteśmy razem. Tu jesteśmy razem. O, właśnie. Niesamowite wspomnienie z Marsylii i z całej pielgrzymki do Lourdes. Tutaj Artur przed bazyliką w Lourdes. Panie Artur, był pan taki młody, tutaj w kaplicy, przy Najświętszym Sakramencie. Muszę ostrość ustalić, tak? Oj, oj. Tak? Tutaj przy kaplicy świętego Franciszka. O tak. Piękna kaplica. Bardzo przeżywaliśmy tą pielgrzymkę. Bardzo. No, o tak. Dobrze. Och, z tą ostrością.
Tutaj pamiętam, w Lourdes pojechaliśmy w góry, w Pireneje. Niestety musieliśmy wysiąść, bo ja źle znosiłam wysokości. I zatrzymaliśmy się w takim miasteczku. No i to jest owoc tego górskiego pobytu krótkiego. Potem nas zabrali, wracając z Pirenejów. A tutaj w drodze powrotnej z Lourdes zahaczyliśmy o Wersal. Panie Artur, był pan w Wersalu, pani fotografie. Ale fajne wspomnienia. Długi Artur. I jeszcze jedno zdjęcie. Tak, to spod Pirenejów. Tak, tu widać góry wysoko. O, widzicie? Tak. I piękne wspomnienia. Dobrze, że się zdjęcia zachowały. No, ostrość. Tak. Bardzo lubię te zdjęcia z domu rodzinnego. Panie Artur, jaki pan był młody. Tak. Tutaj w pracowni Artura. O, właśnie. Znacie już tą pracownię. Ci, którzy bywaliście wcześniej ze mną. Tak. Pani elektronik. Tak. A tutaj spacer olsztyńską starówką. Byliśmy... Och. Bo najchętniej, najczęściej bywaliśmy właśnie na olsztyńskiej starówce. Tam piękny park jest przy zamku, w którym bywał Kopernik. Prawda, panie Artur? Ej, ostrość gubimy. Bardzo kocham wspólne zdjęcia z mamą jeszcze, z Arturem. Dobrze się rozumieli. Mama bardzo kochała Artura. Nadal kocha. Dobrze się rozumieli, tak. O, a tutaj mama jeszcze z pierogami przy okazji. Tak, pierogi robiła. Kochana mama. A tutaj z naszą kotką. To była Peniulka malutka, tak, czarna koteczka. Prawda, panie Artur? A tutaj zdjęcie z kotłowni. W domu było jeszcze centralne ogrzewanie. Trzeba było węglem palić, tak. I pan Artur był pracownikiem kotłowni. Ze wszystkiego się zawsze cieszył i nadal się cieszy. Cudowne wspomnienia. Ciężka praca, ale zawsze z uśmiechem, prawda? Był ten czas wypoczynku. Bardzo lubiliśmy wypoczywać i zatrzymać się w Nowotelach, tak. Hej, misiu. Hej, panie Artur. Jeszcze starym samochodem. O, tutaj, tak. Ten misiu z nami przejeżdżał wiele, wiele kilometrów. Prawda, Artur? A tutaj na wyspie u rodziców Artura. Tam był taki domek, który tato wybudował. No i spacery, obserwacje motyli. Zapalony fotografik Artur, tak. Pozwolił mi Artur to również umieścić, czas odpoczynku z przyjaciółką. Przy kominku, tak. Ależ było pięknie. Czas na wyspie, na poczytanie dobrej gazety. Był wtedy czas na czytanie, tak. Teraz to już tylko internet, a to był czas, kiedy jeszcze nie było internetu w naszym życiu. Tutaj jest piękne zdjęcie. Artur miał operację na kręgosłup. Po wypadku nas samochód rozwalił, tak? Operacja się udała i to był nasz pierwszy spacer. Dziękujemy Panu Bogu i Panu Profesorowi. Tak. I wszystkim, którzy nam wtedy pomagali. Cudowny czas. A tutaj przy urodzeniu u sąsiada z naszym małym pieskiem Puniem. Piękne zdjęcia. Piękne, panie Artur, tak? Tutaj w Getrzwałdzie często bywaliśmy, bardzo często, czasami codziennie. Rozmodlone miejsce, błogosławiony czas. Chwila Artura przy pracy, automatyzował również bramy, tak. Solidnie to robił, solidnie. Teraz już robi lampy, a kiedyś robił automatykę do bram i rolet, tak. I jeszcze chwila w zakonie, tak, u sióstr Katarzynek w Braniewie z różyczką. Prześliczne zdjęcie. Bardzo wdzięczne. No to co, panie Artur? Wszystkiego najlepszego w dniu pana urodzin. Wszystkie kwiatki, bratki dla pana. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Oddajemy cię pod opiekę dwóch serc. Niepokalanego serca Najświętszej Marii Panny i Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nasz rodzinny obraz. Wszystkiego dobrego, Artur.